top 5 darmowych generatorów wideo AI. Wszystkie aplikacje, które Ci dzisiaj pokażę, potrafią zmieniać tekst na wideo. Jednak ja dzisiaj skupiam się na unikalnych funkcjach każdej z tych aplikacji i dzisiaj Ci to właśnie pokażę. Zacznijmy od strony PicArt. Tutaj za darmo stworzyć takie efekty wideo na podstawie tylko i wyłącznie przesłanego zdjęcia. Aby osiągnąć taki efekt, na dole kliknij tutaj w załącznik, w image, obrazek i prześlij zdjęcie, do którego chcesz dodać właśnie taki efekt. Następnie kliknij tutaj w Pika efekt, no i wybierz ten, który Ci się podoba. Ja przetestuję ten nowy tutaj z zamianą w kuleczki. Teraz wystarczy kliknąć w tą ikonkę, no i musimy chwilę poczekać na efekty. W przypadku darmowego planu może to potrwać kilka minut. A oto i efekt. Daj znać, co Ty myślisz. Moim zdaniem wyszło śmiesznie. Kolejny świetny generator grafik AI to Halo AI. Za pomocą tego narzędzia możesz wygenerować na przykład takie niesamowite filmy, dokładnie jakie są możliwości Minimaxa i tej aplikacji opowiadałem w poprzednim wideo. Zaletą tego generatora jest to, że tworzy naprawdę realistyczne wideo. W tym momencie za darmo możemy generować 3 wideo dziennie, jednak ta aplikacja oferuje chyba najtańszy pakiet płatny, bo już zaledwie za niecałe $10 miesięcznie możemy mieć znacznie większy limit wygenerowań, a także usunięcie znaku wodnego. Kolejny generator wideo to Kling AI. Po założeniu bezpłatnego konta w lewym bocznym menu wybierz AI Video. W podstawowym menu możesz wygenerować wideo z tekstu. Wystarczy, że w tym miejscu wpiszesz polecenie, a następnie Kling AI wygeneruje wideo. Niżej masz kilka ciekawych opcji dostosowania, takich jak na przykład kreatywność, długość generowanego wideo, a także proporcja. Zazwyczaj, jeśli chcemy uzyskać jakiś specjalny efekt, na przykład obracającej się kamery lub czegoś w tym stylu, musimy to dopisać odpowiednio w prompcie. Tutaj w Kling AI możemy to zrobić w łatwy sposób za pomocą tego rozwijanego menu. Po wybraniu ułożenia niżej możemy przesuwać suwakiem i dostosować odpowiednio, jak bardzo chcemy użyć danego efektu. Jednak to jeszcze nie jest to, co tak naprawdę moim zdaniem wyróżnia Kling AI. Świetna jest naprawdę nowa funkcja zamiany obrazków na wideo. A dokładniej mówiąc, pędzel ruchu. Już Ci pokazuję, jak to działa. Wrzucam tutaj przykładowe zdjęcie, a następnie zjeżdżamy niżej i w tym miejscu Motion Brush wybieramy styl rysowania. Tutaj polecam aktywować opcję automatyczne segmentowanie i dzięki temu zobacz, kiedy najeżdżamy na jakiś obiekt, on jest od razu wykrywany. Normalnie musielibyśmy pędzlem zamazywać daną część. Teraz możemy zaznaczyć jakieś elementy, na przykład ten, ten i ten na końcu. I teraz przełączamy się tutaj w tym menu na track. Teraz musimy narysować kierunek ruchu zaznaczonych obiektów. Na przykład zróbmy tutaj do góry. Aby poruszyć kolejnymi elementami, musimy wybrać tutaj kolejną pozycję z listy. Wybierzmy na przykład drugie ramię, zaznaczmy je tutaj całe i dla kontrastu dodajmy ruch w dół. Więc rysujemy teraz strzałeczkę w dół. Jeżeli wszystko wygląda tak jak powinno, to zatwierdzamy tutaj na dole. Oprócz tego oczywiście możemy jeszcze tutaj dopisać własny prompt, co konkretnie ma się tutaj wydarzyć. Na przykład, żeby smok przyleciał do tego drona, czy coś innego. Kiedy wszystko jest ok, zatwierdzamy tutaj generuj, no i czekamy chwilę na efekty. W przypadku Kling AI zazwyczaj trwa to kilka godzin. A oto efekt, który powstał za pomocą generatora wideo Kling AI. Moim zdaniem ciekawa opcja z tym ożywianiem obrazów. Hotshot to 4. darmowy generator wideo. Co go wyróżnia na tle pozostałych? Przede wszystkim to, że on jest całkowicie darmowy. Całkowicie to znaczy, że nawet w darmowym planie możesz wykorzystywać wideo do celów komercyjnych i nie ma dodawanego znaku wodnego. Jedyne ograniczenia, jakie mamy, to wiadomo, w ilości wygenerowań, a także w wydłużonym czasie oczekiwania. Wejdź na stronę hotshot.co, a następnie załóż konto. Interfejs tej aplikacji jest chyba najprostszy ze wszystkich, ponieważ mamy tutaj tylko i wyłącznie okno do wpisania promptu. Niżej od niedawna możemy także wybrać czas, jakie długie chcemy, aby było nasze wideo, no i klikamy generuj. Minusem, który zdecydowanie trzeba wziąć pod uwagę, korzystając z Hotshot AI, jest to, że często te wideo wyglądają nienaturalnie, a wręcz dziwnie, tak jak na przykład to. Trzeba się troszeczkę tutaj namęczyć, aby ten prompt spowodował to, że nasze wideo będą wyglądały jak prawdziwe. Jednak jeśli chcesz zmontować na przykład teledysk do swojej piosenki, to możesz z takich wideo powycinać bardzo krótkie urywki, na przykład 2-sekundowe. Piąta aplikacja, w której wygenerujesz swoje wideo, to InVideo AI. InVideo AI wyróżnia to, że nie generuje ona takich obrazów jak na przykład Hotshot, za to tworzy, można powiedzieć, zlepki z wideo stokowych. Dodatkowo podkłada pod to całe wideo głos, a także muzykę. Tak więc za pomocą InVideo AI możesz stworzyć na przykład 5-minutowy film na YouTube, w którym pokazujesz
analizujesz zdrowe przepisy kulinarne lub opowiadasz jakąś historię. Sztuczna inteligencja dobierze odpowiednie klipy, wygeneruje treść historii, a także lektor później wypowie ją na głos. Co mega fajne, działa to także język polski. A, i tutaj polecam skorzystać także z mojego linku partnerskiego. Masz tutaj szansę na wyłapanie bonusów na start. Po zalogowaniu kliknij tutaj w Create AI Video. Teraz tutaj możesz opisać, o czym ma być historia, jaka ma być użyta muzyka, a także jaka długość ma być tego filmu, lub możesz kliknąć od razu w ten przycisk i w łatwy sposób dostosować większość elementów. Na przykład wybierzmy tutaj ten parametr i teraz szybko dostosowujemy. Stwórz 5-minutowe wideo. Teraz musimy opisać, o czym chcemy, aby było wideo. Ja tutaj napisałem krótko 5 przepisów na zdrowe koktajle. Dalej możesz opisać, jaka ma być muzyka w tle. Na przykład straszna albo inspirująca. Język oczywiście możemy tutaj się przełączyć na polski. Dalej możemy wybrać głos lektora, czyli losowy albo na przykład męski lub żeński. Możemy dodać także podpisy do naszego wideo i jeszcze kilka innych parametrów. Efekty, których można się spodziewać od InVideo AI, są naprawdę niezłe. Analizując to pod kątem czas, który musisz zainwestować, a efekty, to moim zdaniem jest petarda. Jeśli chcesz, abym nagrał kolejny materiał na temat generatorów wideo AI, to daj znać w komentarzu i napisz wideo. Jeśli jeszcze nie widziałeś tego filmu, to zobacz go koniecznie.